Najważniejszym celem działalności Kłodzkiego Towarzystwa Tenisowego jest popularyzacja tenisa ziemnego we wszystkich środowiskach. Co roku organizują turniej Sudety Open, który cieszy się dużym zainteresowaniem zawodników i przyciąga wielu tenisistów prezentujących bardzo wysoki poziom gry. Organizatorów cieszy również udział graczy spoza Kłodzka, którzy swoimi umiejętnościami z pewnością podnieśli rangę zawodów. Przybywa uczestników. Mieliśmy dwa lata temu, bo w tym roku poziom jest taki wysoki, ale nie z tych najwyższych zawodników, ale dwa lata temu był nawet zawodnik sklasyfikowany na 900 miejscu w klasyfikacji światowej. W kategorii Open rozgrywamy klasycznie do dwóch setów wygranych, przy czym przy stanie po jeden w setach rozgrywamy tiebreak do 10. Natomiast kategoria plus 45, mimo pogody, która jednak frekwencją się dosyć sporą okazała, gramy aż do finału do 9 gemów. Do 9 gemów wygranych. Mamy 17 zawodników w kategorii Open, 6 w kategorii plus 45. Spotkanie finałowe było pojedynkiem dwóch tenisistów, którzy rozegrali między sobą wiele potyczek. Zawodnicy nie zawiedli i pokazali cały wachlarz swoich umiejętności. Długo nie można było wskazać zawodnika, który przechyliłby szale zwycięstwa na swoją stronę. Obydwaj grali bardzo dobry tenis, szybki i skuteczny, który rzadko można zobaczyć na kłodzkich kortach. Po zakończeniu finału minimalnie lepszy okazał się Michał Kamiński i to on mógł cieszyć się ze zdobycia głównej nagrody w turnieju. Praktykujemy dzisiaj nowy system zwany rosyjskim, czyli przegranie jednego meczu nie oznacza braku możliwości triumfu aż do finału. No i pomimo 30 paru stopni mecze odbywają się regularnie, nikt się nie wycofuje. Ponadto chciałbym nadmienić, że zaprosiliśmy do gry dzisiaj młodzież ID, niepełnosprawną intelektualnie, w ilości 4 osób. Akurat trafili na siebie w tak zwanej forrundzie w wyniku losowania. No, chylimy czoła przed poziomem tenisowym. Stajemy się ważnym ośrodkiem tenisowym na Dolnym Śląsku. Cieszymy się, że rozsławiamy nasze korty. Obok turnieju Open rozgrywali swoje mecze zawodnicy w kategorii 45+. Zwycięzcą tych zawodów okazał się Henryk Szczypkowski, który w finałowym spotkaniu z Waldemarem Wiewiórką posiadał lepszą dyspozycję.